Była to istna wieża Babel. 100 lat temu na ulicach Łodzi mowę polską zagłuszała często mowa niemiecka i żydowska. Urzędy i sklepy zdobiły dwujęzyczne napisy, po polsku i po rosyjsku. W domach, zwłaszcza tych bogatszych, przeważał język obcy. Oblicza się, że 90% ówczesnej burżuazji łódzkiej stanowili Niemcy i Żydzi, Polacy zaledwie 9%. Mimo to środowisko polskie, najliczniejsze w ogólnej masie mieszkańców Łodzi, bardzo silnie oddziaływało na przybyszów z różnych stron Europy. Znęceni szansą na zrobienie szybkiej kariery, chętnie osiadali na stałe w tej ziemi obiecanej. Na procesy asymilacyjne najmniej podatni byli Żydzi. Ograniczeni hermetycznością swoich nakazów religijnych, dość szczelnie izolowali się od wpływów zewnętrznych. Wyjątki zdarzały się głównie wśród inteligencji. Inaczej proces ten przebiegał w środowiskach niemieckich. Choć i tu zaznaczały się postawy bardzo różne. Codzienne kontakty ze społecznością polską, jak i częste mieszane małżeństwa, przyczyniały się do polonizacji wśród Niemców, głównie o dłuższym okresie przebywania w Łodzi. Pojawiały się oczywiście tendencje przeciwne, obronne, wspierane różną, aktywną działalnością na rzecz podtrzymania tradycji niemieckich. Ciekawą egzemplifikacją tych procesów mogą być łódzkie dzieje rodu Kindermanów. Franciszek Kinderman, z zawodu tkacz, przybył do Łodzi wraz z żoną z Saksonii. Niewiele o nim wiemy. Możemy przypuszczać jedynie, że pracował na ręcznym krośnie, najpewniej w swoim mieszkaniu. W roku 1837 urodził mu się syn, także Franciszek, który zapoczątkował łódzką linię rodu Kindermanów. Syn postanowił pójść w ślady ojca i na początek w jednoizbowym mieszkaniu uruchomił dwa warsztaty tkackie. W roku 1859 Franciszek Kinderman został umieszczony w rejestrach cechowych jako właściciel manufaktury wełnianej. W 2 lata potem miał już 22 czeladników, którzy pracowali na kilkunastu warsztatach ręcznych. Na krosna mechaniczne nie było go jeszcze stać. W roku 1861 miał w Łodzi miejsce głośny bunt tkaczy, połączony z niszczeniem maszyn w konkurencyjnych, zmechanizowanych zakładach. Między innymi Scheiblera. Do organizatorów tego buntu obok Juliusza Heinzla należał także Franciszek Kinderman. Kroniki nie mówią nic o tym, czy za podburzanie do demolowania krosien w konkurencyjnych fabrykach obaj fabrykanci ponieśli jakąkolwiek karę. Wiadomo natomiast, że w 5 lat potem Kinderman miał już 50 krosien i 65 tysięcy rubli rocznego obrotu. Firma zaczęła przynosić zyski, co pozwalało na jej stopniowy rozwój. W kilkuletnich odstępach czasowych Kinderman zwracał się do ówczesnych władz o pozwolenie na budowę przy prywatnej drodze zwanej Łąkowa kolejnych pomieszczeń i budynków fabrycznych. Dziś jest to skrzyżowanie ulic Łąkowej i Andrzeja Struga. Zatrudnienie rosło i do 1905 roku osiągnęło liczbę 300 osób. Zakład podjął produkcję wełnianą i wyrabiał chusty, tkaniny i wszelkiego rodzaju sukna. Początek działalności przemysłowej Franciszka Kindermana przypadał na rok 1859. Pół wieku później, w roku 1909, firma uroczyście obchodziła Złote Gody. 50 lat obecności na łódzkim rynku. Tuż obok fabryki
Kinderman wybudował piętrowy dom, w którym zamieszkał wraz z rodziną. Kindermana uważano za Niemca, który całkowicie się spolonizował, ale ten fakt nie musiał mieć istotnego znaczenia dla potomnych. Fabrykant uczestniczył aktywnie w życiu miasta, zasiadał w zarządach różnych stowarzyszeń, działał w łódzkim chrześcijańskim towarzystwie dobroczynności. Był jednym z założycieli Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Łódzkich Przemysłowców i przez wiele lat zasiadał w zarządzie tej instytucji. Franciszek Kinderman planował dalszą rozbudowę fabryki. W roku 1900 wystąpił do Towarzystwa Kredytowego o pożyczkę w wysokości 90 tysięcy rubli, co było sumą bardzo znaczną. Jednak zamiarów nie zrealizował. Rozbudowę przerwała najpierw wojna, potem w roku 1915 jego śmierć. Spadkobiercy, którzy przejęli firmę, mieli do uregulowania olbrzymie niespłacone długi. Franciszek Kinderman zmarł w wieku 78 lat. W przemówieniu nad grobem, wygłoszonym po polsku, pastor Gundlach powiedział: Zmarły uważał się za syna kraju naszego. Był łodzianinem nie tylko z urodzenia, lecz także z racji głębokiego przywiązania do naszego miasta i do naszego kraju. Fabryka, obłożona znacznymi długami, była uciążliwym spadkiem. Na szczęście miał kto owe długi spłacać. Franciszek Kinderman dochował się 12 dzieci, w tym 7 synów. Synowie przejęli więc fabrykę i prowadzili ją przez następne lata, jednak nie bez kłopotów, których dodatkowo przysporzyła I wojna światowa. Dopiero w 1928 roku przekształcono firmę w spółkę akcyjną. Fabryka nie należała do największych w Łodzi, ale zatrudniała 500 robotników i posiadała wszystkie działy niezbędne do prowadzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Nadal niespłacone długi ciągle jednak groziły poważnymi konsekwencjami. Hamowało to dalszy rozwój fabryki. Nie o wszystkich dzieciach Franciszka Kindermana możemy dziś powiedzieć coś konkretnego. Łatwiej jest o to w przypadku synów, zwłaszcza tych, którzy coś po sobie w Łodzi zostawili, jak chociażby trzeci z kolei syn Franciszka Kindermana, Leopold Rudolf. Był on współwłaścicielem firmy ojca przy ulicy Andrzeja. Nie wiemy dokładnie, jakie zyski czerpał z udziału w tej fabryce. Możemy sobie natomiast wyobrazić, jak urósł w hierarchii łódzkich przemysłowców z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Mówiono bowiem, że był to niezwykle udany ożenek. Wybranką Leopolda Rudolfa była córka jednego ze znanych łódzkich fabrykantów, panna Laura Feder. Panna młoda była jedyną spadkobierczynią przędzalni bawełny przy ówczesnej ulicy Świętego Benedykta. Ale to się miało dopiero dopełnić w przyszłości. Na razie w posagu wniosła również parcelę przy ulicy Wulczańskiej. Pan młody rychło zajął się jej należytym wykorzystaniem. W 1903 roku stanęła tu okazała willa, jedno z najpiękniejszych dzieł architektury secesyjnej w Polsce. Jej twórcą był łódzki architekt Gustav Landau Guttenteger. Są w Łodzi inne kamienice secesyjne, ale mają one najczęściej tylko pewne elementy dekoracyjne w tym stylu, jakby nałożone na wcześniejsze mury. W przypadku willi przy ulicy Wulczańskiej, która była wznoszona na surowym korzeniu, architekt mógł od początku świadomie i swobodnie projektować całość w modnym wówczas stylu. Bryła budowli jest więc nieregularna, asymetryczna. Każde okno ma inny kształt, inne wymiary i inną dekorację. Jedno z okien na przykład jest obramowane pniami kasztanowca, na którego konarach siedzą ptaki. Do wnętrza
zaprasza portyk oparty na kolumnach w kształcie drzew jabłoni. Wśród dekoracji stiukowych wnętrza willi przeważają elementy roślinne, ulubiony motyw secesji. Miała ta willa po wojnie wielu lokatorów, między innymi przedszkole. Od 1992 roku jest siedzibą Państwowej Galerii Sztuki w Łodzi. Kindermanowie byli właścicielami kilku rezydencji w samej Łodzi, ale mieli jeszcze jedną, na obrzeżach miasta, w Rudzie Pabianickiej. Rezydencja ta pełniła najczęściej funkcję domu letniskowego. Otoczona lasem, położona jednocześnie niezbyt daleko od centrum miasta, stwarzała idealne warunki do relaksu. Być może nie jedna wesoła impreza, organizowana przez młodzież fabrykancką, miała miejsce właśnie tutaj. Takie zabawy urządzało często łódzkie Towarzystwo Cyklistów, zdominowane głównie przez Niemców. Leopold Kindermann był aktywnym członkiem tego towarzystwa, brał więc udział w urządzaniu owych wieczorków. Często były to imprezy wyłącznie męskie. Znamy program jednego z takich wieczorów, który zgromadził 80 panów w różnym wieku. Przewidziano m.in. śpiewanie kupletów niemieckich, prezentację pikantnych rysunków humorystycznych, przebieranie się za sylfidy, losowanie dowcipnych prezentów, np. prosiaka oraz udawanie liliputa. Zabawa trwała do 5 rano. Najstarszy z braci Kindermanów, Gustaw Adolf, w rubryce zawód miał wypisane tkacz. Wiadomo, że ukończył szkołę rzemieślniczą w Łodzi, potem pracował w fabryce ojca i należał do grona jego spadkobierców. Gustaw Adolf zaznaczył swoją obecność w mieście w sposób dość spektakularny, kiedy zamieszkał w zbudowanej przez siebie rezydencji, położonej oczywiście przy centralnej arterii miasta, czyli ulicy Piotrkowskiej. Było to w roku 1910. Wnętrza pałacu przy Piotrkowskiej zdają się jeszcze i dziś zapraszać na wystawny bal. Łódzcy milionerzy nie za często jednak organizowali podobne przyjęcia. Byli całkowicie pochłonięci sprawami produkcyjnymi i przede wszystkim pomnażaniem majątku. Jeśli przyszła im ochota na zabawę, organizowali ją głównie w swoim gronie, w prywatnych rezydencjach, za spuszczonymi storami, gdzie, jak czytamy w relacjach świadków, na lśniących posadzkach salonów, wśród dźwięków wspaniałej orkiestry, przepych toalet współzawodniczył ze zdumiewającą okazałością przyjęć. Bywały bale, które gromadziły do 100 zaproszonych gości.
Ale przecież nie dla płochej zabawy wznoszono fabrykanckie pałace. Budynek przy Piotrkowskiej był od razu planowany do pełnienia dwojakich funkcji. Obszerne pomieszczenia na parterze służyły prozaicznym celom handlowym. Kinderman za odpowiednią opłatą wynajmował je po prostu różnym firmom i spółkom. Piętra części frontowej i oficyn przeznaczone były na reprezentacyjne mieszkanie właściciela. Oficyna pałacu Kindermana, niewidoczna od ulicy, została pomyślana również z przepychem, a jej główny akcent to okazała arkadowa loggia. Wnętrza, jak i obejścia pałacu nie są dziś powszechnie znane i dostępne. Najczęściej oglądają je łodzianie, którzy mają do załatwienia jakieś sprawy w prokuraturze apelacyjnej. Pośród wszystkich braci Kindermanów największą karierę zrobił Juliusz Robert. Udany ożenek z Klarą Steinert, córką łódzkiego przemysłowca, pomógł mu w znacznym stopniu przezwyciężyć trudności związane ze startem. Zaczynał, jak większość przemysłowców, bardzo skromnie, w pomieszczeniach wydzierżawionych od obcych. Z czasem przystąpił do budowy własnej fabryki przy ulicy Łąkowej. Kiedy zaczął się do niej stopniowo przeprowadzać, w końcu lat 90. ubiegłego wieku, zatrudniał niecałą setkę robotników. Niedługo potem w nowych halach fabrycznych pracowało już 500 osób. W produkcji nastawił się od razu na wyroby bawełniane. Swoje przedsiębiorstwo budował, podobnie jak ojciec, etapami. Zaczynał od małych, niskich budynków, które potem powiększał, wznosząc kolejne piętra. Data umieszczona na fasadzie fabryki nie oznaczała jeszcze końca budowy zakładów. Produkcja rosła, choć wówczas często dochodziło w Łodzi do burzliwych wydarzeń. Najbardziej dramatyczne były lata 1905-1907. Fala strajków nie ominęła również fabryki Kindermana. Kroniki notują, że wiosną 1905 roku 400 tkaczy z fabryki przy ulicy Łąkowej ogłosiło strajk, domagając się podwyżki płac. Fabrykant był na ogół w takich wypadkach bezwzględny i nieskory do ustępstw. Również w tym wypadku pozostał nieugięty. Co gorsza, zadenuncjował policji carskiej wichrzycieli ze swojej fabryki. W rezultacie 7 robotników znalazło się w areszcie za podburzanie do strajku. Rewolucja została jednak krwawo stłumiona, a Juliusz Kinderman z czasem powrócił do aktywnej działalności w wielu organizacjach gospodarczych, społecznych i charytatywnych. Było ich w sumie kilkanaście i długo można by wymieniać ich nazwy. Fabrykant mógł także wrócić i zająć się wykańczaniem swojej rezydencji, którą zaczął budować również przy ulicy Piotrkowskiej. Na początku stały tu dwa drewniane domki, w których mieściły się biura fabryki, siedziba zarządu i skład gotowych wyrobów. W roku 1907 domki zburzono i na ich miejscu postawiono okazałą rezydencję. Na wysokości drugiego piętra biegnie mozaikowy fryz przedstawiający alegorię handlu morskiego. Na zachowanej ikonografii można odczytać projektowany ciąg dalszy fryzu, alegorię przemysłu. Całość miała obrazować długą drogę bawełny od jej zbioru poprzez transport i produkcję aż do gotowego wyrobu. Widać z tego, że istniejący pałac to tylko połowa zamierzonej inwestycji. Część druga budowli nie została nigdy zrealizowana. Być może stało się tak z powodu trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały łódzki przemysł w wyniku I wojny światowej. Zachowane wnętrza pałacu są dość typowe dla większości łódzkich rezydencji z przełomu wieków. Przeładowane wyszukanymi ozdobami usiłują godzić ze sobą różne style i różne gusta. Pałac Kindermana pełnił również funkcje wielorakie, nie tylko mieszkalne. Mieściły się tu m.in. biura fabryczne. Juliusz Kinderman żył najdłużej ze swoich braci. On też dorobił się największego majątku.
podobnie jak inni fabrykanci, działał na niwie społecznej, szczególnie w niemieckich środowiskach Łodzi. Wiele organizacji w ówczesnej Łodzi było opanowanych przez żywioł niemiecki, nawet łódzka straż pożarna. Długo na przykład dyskutowano, w jakim języku mają być wydawane komendy. Stanęło w końcu na tym, że po niemiecku. Juliusz Kindermann był członkiem tej straży przez 33 lata. Innym stowarzyszeniem, wyłącznie niemieckim, było Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie. Bracia Kindermanowie, Juliusz i Leopold, należeli do niego obydwaj. Kindermanowie udzielali się także w innych organizacjach, których celem było krzewienie poczucia niemieckiej tożsamości narodowej. Ojciec ich uważany był za człowieka całkowicie spolonizowanego. Synowie wrócili do niemieckich korzeni. Nie był to wypadek odosobniony na łódzkim bruku, stąd znaczna ilość tego typu niemieckich stowarzyszeń i widoczne efekty ich działalności. Budynek, w którym mieszczą się dziś wydziały filologiczne Uniwersytetu Łódzkiego, został wzniesiony w roku 1910 dla gimnazjum niemieckiego. Był to efekt działalności Niemieckiego Stowarzyszenia Szkolnego. Członkiem zarządu tego stowarzyszenia był Juliusz Kindermann. Komitet założycielski odwołał się do Niemców w kraju o pomoc w działaniu, aby Niemczyzna nie zanikła w tutejszym chaosie narodów. Założyciele szkoły zapewniali, że nie będzie ona rozsadnikiem szowinizmu. Rzeczywiście, do konfliktów narodowościowych nie dochodziło, mimo że w gimnazjum tym uczyli się również Polacy, a początkowo także Żydzi. W okresie międzywojennym losy obu fabryk Kindermanów nie były jednakowe. Zdecydowanie nie wiodło się firmie przy ulicy Andrzeja. W 1928 roku przekształcono ją w spółkę pod nazwą Przemysł Wełniany Franciszka Kindermana. Ale niespłacone długi, zaciągnięte jeszcze przez założyciela fabryki, ciągle groziły bankructwem. Zakład próbował się ratować, wydzierżawiając pomieszczenia fabryczne innym firmom. Nie pokrywało to jednak ani długów, ani bieżących podatków. Towarzystwo kredytowe, które występowało w roli wierzyciela, wystawiło nieruchomość na licytację. Jednak nie było chętnych. W roku 1938 nieruchomość została przepisana na własność towarzystwa kredytowego i tym samym firma Franciszka Kindermana przestała definitywnie istnieć. W 1945 roku w części dawnych zakładów wełnianych zainstalowała się fabryka cukierków Optima. Drugą część zaadaptowała dla swoich potrzeb łódzka drukarnia akcydensowa. Losy fabryki przy ulicy Łąkowej potoczyły się zgoła inaczej. W roku 1922 przekształcono ją w spółkę akcyjną, a jej prezesem został dotychczasowy właściciel Juliusz Kindermann. Zakłady produkowały różnego rodzaju plusze, welwety, flanele i tkaniny bawełniane. Juliusz Kindermann zmarł w 1932 roku. Prezesem spółki została jego żona Klara. Synowie zmarłego również zaangażowali się w pracę firmy, której stagnacja nie groziła. Zatrudnienie dochodziło do 1000 osób. Fabryka należała do dużych przedsiębiorstw, miała swoje składy w większych miastach Polski, była powiązana z wieloma bankami. W niezłej kondycji produkcyjnej przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Zanim wybuchła wojna, do Łodzi zaczęły docierać jej groźne pomruki. Pojawiły się tajne bojówki hitlerowskie. Powstawały one głównie w fabrykach, w których administracja była w rękach niemieckich. Wśród protektorów tych bojówek w różnych publikacjach wymienia się Alfreda i Arno Kindermanów. Z tych enuncjacji jedno jest pewne, że po wkroczeniu Niemców do Łodzi został powołany Komitet Obywatelski, a w jego składzie znalazł się Arno Kindermann. Pod koniec wojny, w obliczu nadciągającej ofensywy Armii Czerwonej, wielu przemysłowców pochodzenia niemieckiego zdecydowało się na opuszczenie Łodzi. Należał do nich m.in. syn Juliusza Kindermana, Eugeniusz. Z trzech braci Kindermanów poznałam właściwie Eugeniusza Kindermana, którego nawet miałam pracować. Ojciec mój przedstawił mi go. I miałam być przyjęta, no ale los później inaczej jakoś pokierował moim.
dalszym wykształceniem i życiem. Eugeniusz Kinderman był dość szczupłym, wysokim człowiekiem, bardzo energicznym. Chodził zawsze takim bardzo szybkim, sprężystym krokiem. I cały zakład oblatywał na ogół w godzinach przedpołudniowych, wszystko sam doglądał. Natomiast pozostali bracia, jeden z nich ciągle siedział za granicą, a dwaj pozostali wyjechali przed wkroczeniem wojsk rosyjskich. Eugeniusz Kinderman był do ostatniej chwili przed wkroczeniem, wyjechał gdzieś w połowie stycznia. Ostatni samochód wyjeżdżał na 2-3 dni przed wkroczeniem wojsk rosyjskich. Rodzinę Kindermanów poznałem poprzez ciotkę mojej babki, Mariannę Majewską, która była swego czasu ochmistrzynią w Pałacu na Tylnej u państwa Kindermanów. Poznała Ninę Kinderman, która była jedną z ostatnich mieszkających tu w kraju członków rodziny Kindermanów, jeszcze z okresu jej studiów w Poznaniu, gdzie studiowała na Uniwersytecie Prawo. Ukończyła je w 24 bodajże roku, uzyskując tytuł doktora prawa. W 25 roku pobrała się z Waldemarem Kindermanem i sprowadziła się do Łodzi. Z córką Karyną opuściła Polskę w przededniu wejścia wojsk radzieckich do Łodzi. Do kraju udało jej się powrócić jedynie na kilka tygodni. Był to marzec bądź kwiecień 65 roku. W tym też okresie poznałem osobiście panią Ninę Kinderman. Zamieszkała na te kilka dni w Grand Hotelu. Czas ten poświęciła spotkaniu z osobami, które pamiętają jeszcze ją z okresu przedwojennego. Pamiętam, że na takim raucie spotkali się w zasadzie wszyscy żyjący jeszcze wówczas w Łodzi. Jej pracownicy, jej służba. Pamiętam, zjawił się ogrodnik, pokojówka. Bardzo serdecznie ich wszystkich przyjęła. Od tego momentu, po wyjeździe w 65 roku, nie wróciła już nigdy do kraju. Zmarła w Wiedniu 24 marca 1982 roku, przeżywszy 82 lata. Ród Kindermanów rozrósł się znacznie i nazwisko to w przedwojennej Łodzi było często spotykane, także w sferach niezwiązanych z przemysłem. W roku 1945 nie wszyscy wyjechali. Wielu z nich, bez specjalnego rozgłosu, mieszkało tu nadal. Dziś potomków Kindermanów można najczęściej spotkać w Niemczech i Austrii. O dawnym znaczeniu i zamożności tego rodu świadczą pozostałe obiekty. Fabryki, domy i pałace, które często w innej roli służą miastu i jego mieszkańcom.